Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na pokazie filmu dokumentalnego Ostatnia Bitwa 6. Dywizji. Witam serdecznie organizatora dzisiejszego spotkania, burmistrza miasta gminy Cieszanów, pana Zdzisława Zadwornego. Jest z nami również twórca filmu, reżyser i scenarzysta, pan profesor Andrzej Olejko. Serdecznie witamy. Zaproszonych gości zaszczyciła nas swoją obecnością również pani dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, pani Beata Niedzielska. Witam serdecznie. Po mojej lewej stronie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, pani Urszula Kopeć-Zaborniak. I dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Krystian Naparty. Dobrze, dokumentalista po mojej prawej, który się zajmował tym filmem, tym, żebyśmy mogli się tu spotkać i obejrzeć ten film. Proszę Państwa, organizatorami dzisiejszego spotkania, oprócz wymienionego już burmistrza miasta i gminy, jest również Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Także dzięki tym trzem instytucjom spotykamy się dzisiaj i możemy obejrzeć bardzo ciekawy, interesujący film, który również dotyczy historii naszego regionu. Żeby nie przedłużać, za chwilę zaproszę Państwa na projekcję filmu, a później będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących, jak powstawał ten film, dlaczego powstał, i zadać pytania naszemu gościowi, panu profesorowi Andrzejowi Olejce, nie tylko związane z tym filmem, ale trzeba korzystać z okazji, że pan profesor jest dzisiaj z nami i można będzie również zadać inne pytania, może jakie są plany na kolejny rok związane z nowymi dokumentami, filmami dokumentalnymi. O tym niebawem, natomiast teraz zapraszam na projekcję filmu. Film trwa 40 minut. Szanowni Państwo, mieliście Państwo okazję obejrzeć film dokumentalny Ostatnia Bitwa 6. Dywizji. Dzisiaj jest z nami reżyser i scenarzysta tego filmu, pan profesor Andrzej Olejko, więc korzystając z tej okazji, chciałbym zapytać pana profesora o kulisy powstawania tego filmu. Dlaczego ta tematyka, dlaczego właśnie 6. Dywizja Piechoty? Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. Kiedy przejeżdżaliśmy przez Werchatę, najpierw musieliśmy znaleźć skręt w stronę, prowadzący w stronę pomnika. Zapytujemy, gdzie skręci? Tam. Po co tam jedziecie? My no, mamy taką ważną historyczną misję. Przecież tam nic nie ma, tam jest tylko pomnik i tory. No właśnie o to chodzi. Jedziemy pod te tory. No właśnie o to chodzi. Jedziemy pod te tory. Jeżeli ktoś z Państwa wie, o czym mówię, a mniemam, że tak, to skręcacie Państwo z asfaltu, potem zaczyna się polna droga, potem równolegle do torów jeszcze raz skręcamy w prawo i zaczyna się przygoda. Jeżeli nie macie Państwo napędu na 4 w samochodzie, to proszę tego nie robić. Nagle okazuje się, że samochód, którym jedziemy, siedzi w błocie po połowę koła. Napęd na 4 radzi sobie, źli, brudni, wysiadamy na miejscu, wychodzimy na nasyp
i zgodnie ze słowiańską gościnnością, co słyszymy? Sympatycznie wyglądający pracownik kolei państwowych wychodzi z budki i drze się na nas, bo nie krzyczy: Wyrowa! To jest teren kolei! Tu nie wolno! Ale że co? Jak? Gdzie nie wolno? Stoimy przecież na kawałku zwykłej, wolnej polskiej ziemi. Nie wolno! Prawo kolejowe tego zabrania! Mój operator powiedział kilka słów, których nie przytoczę, bo kobiety są na sali. W finale tego wszystkiego pomyśleliśmy, no tak. Przepłynął 7 mórz, na samym końcu znalazł się przy torze. Słowem 7 mórz przepłynął, na końcu utonął. Ale nie do końca tak. Jan Gajewski, młody chłopak. Jan Gajewski, nieprawdopodobny talent. Jan Gajewski, praca z kamerą, człowiek, który ma dodatkowe geny. Jestem o tym święcie przekonany. Byłem z nim w polu przez 2 doby. Patrzyłem, jak kręci owe zdjęcia. Widziałem, jak się do tego zapala. To jest człowiek, który, no, bez którego to dzieło filmowe jako takie by nie powstało. A powód? Bardzo prosty. To był rok, jakieś 11 lat wstecz. Dokładnie, 11 lat wstecz. Z ekipą telewizyjną Rzeszowskiej Trójki mknęliśmy przez okolice Cieszanowa. Za kierownicą siedział Darek Witko. Darek Witko jest rodem, o ile żebym nie skłamał, z Starego Dzikowa. I mówi, a, pokażę wam coś. Dobra, spoko. I wtedy taka hardość historyka wychodzi ze środka. Co ty nam, chłopie, możesz pokazać? Dane wiemy, mamy, co tu się stało, wiemy, mamy mapę. Tak spojrzał tak krytycznie, no ciekawe, co tam kiedyś byliście. Po czym do dziś trudno jest mi znaleźć ten pomniczek, ale przejechaliśmy przez lasy i nagle przy drodze pojawiła się mała kwatera z tablicą, z informacją, że tu spoczywa kilku żołnierzy Polskiego Września z 1939 roku. Znaleźć dziś, gdybym chciał to teraz bez wcześniejszego odtwarzania tej drogi, nie sądzę, żeby się udało. Ale wtedy pojawił się taki choklik w środku w stylu, no i co? Przegraliśmy, jasne. Dostaliśmy łupnia, owszem. Biliśmy się przez 36 dni. Naturalnie, że tak. Za domy, za najbliższych, za kraj, za wszystko. Wszystko się zgadza. To w takim razie jesteśmy zobowiązani tylko do tego, żeby świętować triumfy. Czy tym chłopakom, którzy leżą w lubaczowskiej ziemi do dzisiaj, oddać to, co jest im potrzebne. Tak po prostu pisane. A potem zaczęły się takie normalne rozmowy samego z sobą. Proszę Państwa, fantastycznie na decyzyjność męską działa czerwone wino. Wieczorną porą szczególnie. Fantastycznie. Potem przychodzą takie stwierdzenia, kiedy przychodzi żona pytając, znowu coś piszesz? Mówię, no tak, jakoś tak się składa. Jaki masz pomysł? Kurczę, pojedziemy wtedy tam, gdzie Witko nas przewiózł. Najpierw trzeba było przejechać 3 razy cały szlak dywizji. Dokładnie tak, jak film pokazywał. To był 4 przejazd. 3 razy wcześniej. Mój sąsiad, notabene mieszkamy obok siebie przez 16 lat, sympatycznie wyglądający Łukasz Klupa, o zupełnie innym wykształceniu, tak patrzy na mnie. Powiedz mi, dał ci ktoś na to paliwo? Nie, zupełnie. Pojechałem, żeby to, ja muszę to zrozumieć, żeby potem to nakręcić. Ja bym tak nie zrobił. No wiem, bo ty jesteś z Małopolski. To jest subtelna różnica pomiędzy człowiekiem, który wywodzi się z Podkarpacia, ja jestem rodem z Podkarpacia, a Małopolaninem, który, no, jak czasem dochodzi do sporu natury finansowej, ja niestety, podkreślam, niestety, w swoim życiu natknąłem się na dużą dawkę podłości rodem z Leżajska, fatalną dawkę podłości rodem z Torunia i niestety mam kilku sąsiadów z Krakowa. Drodzy Państwo, od ognia, wody, powietrza i sąsiadów naprawdę z miasta królów. Mam na myśli tych starszych wiekiem. Normalnie to tego się nie da opisać. Ale
Za trzecim razem przejechawszy cały teren, nocą, po południu, znalazłszy wszystkie skróty. No i potem pytanie, co mamy źródłowego? Szósta Dywizja Piechoty nie chciała. Zupełnie zostawiona gdzieś na boku. To, że przegrała, to, że szła do ostatniej bitwy, to, że prowadził ją generał Mont. Wszystko fajnie, ale jej historię w takim krótkim przewodniku dużych jednostek Wojska Polskiego opisano na półtorej stronie formatu zeszytowego. I teraz jedź w teren i z tego kawałka zeszytowych stron staraj się wyciągnąć te obrazy z przeszłości. Fantastyczna rzecz, kiedy się natrafia na ludność miejscową. Tak jak przesympatyczny listonosz w Werchacie, tak jak w momencie, kiedy znaleźliśmy się w dylemacie, no dobra, gdzie jest krzyż pod Kogutem? No gdzie jest? I teraz dla Państwa, też coś. Wszyscy wiemy, tak myślę. A teraz dzień się Państwu kończy, światło się kończy, dobra, musimy znaleźć się pod krzyżem z Kogutem. No i wtedy pierwszy telefon do Lubaczowa po to, żeby pani podopieczny. Gdzie to jest? No to po prostu pojedzie pan tam w lewo, tam w prawo, tu na tej krzyżówce. Dobra, dzięki. Głowa zmęczona, no nie ma szans. No i wtedy przychodzi stonowany, bardzo wyważony tok rozłowania siedzącego po mojej prawej. Na tej krzyżówce w prawo, patrzeć cały czas w prawo, po 2-3 kilometrach będzie krzyż. Dojeżdżamy, jest. Parkujemy, a tu obok stoi 3 samochody. Grzybiarze, to, że dostaliśmy prezent od najwyższego, był niebywały. Całą noc poprzedzającą kręcenie drugiej części, drugiego dnia filmu, lało. Pomyślcie Państwo, co się dzieje w głowie wtedy, gdy na Andrzeju Montcu, tak, oczywiście, kamera może kłamać, ale przecież trzeba brać odpowiedzialność za twarz i za słowa. Kręcić zdjęcia w deszczu, udając, że to jest polski wrzesień, kiedy deszczu wtedy suma summarum z nieba nie było, to świt, piąta rano, spojrzenie przez lubaczowskie okno, mgła, nie jest dobrze. 8 rano, wyjeżdżamy, stan zobowiązania wewnętrznego, niech będzie. No, zaczyna się przecierać. Dojeżdżamy na wysokość lasu pod Sosiną, jest najwyższy. Są zasady. Matka natura działa zgodnie z normalną reakcją. Jest słońce. I dopiero wtedy, kiedy to tak teraz się składa to wszystko w całość, przy stanie niebywałego napięcia, typu zapomnieliśmy zatankować, jedziemy, dobra, spojrzenie w lewo i w prawo, dobra, teraz tu, a pan Jan pyta mnie, nie powinniśmy przez przypadek zatankować? I nie, jeszcze mamy. Po czym wczytuje się spojrzeniem, a na liczniku jest 23 km. No fantastycznie, super. I teraz gdzie? Pierwsza rzecz, do Suścia, jak dojeżdżaliśmy, to dosłownie na oparach. Stan zatankowania paliwa, no a potem ten najciekawszy odcinek. Przygoda przez Narol prowadząca, przygoda prowadząca hen przez Wielki Las i to ostatnie, ja nie wiedziałem, gdzie jest Pałac Gdoński. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, jak do niego dotrzeć. Teraz to chyba z zamkniętymi oczami. Ale zupełnie inaczej sobie go wyobrażałem i to jest to dobre. Dlaczego? Jeżeli rzucacie Państwo się w ramach tezy, najpierw serce za przeszkodę, a dopiero potem koń. Tak jak mówił kiedyś Hubal Dobrzański. Trzeba najpierw rzucić serce za przeszkodę. I kiedy dojechaliśmy do Pałacu Gdańskich, mózg zaczął pracować zupełnie inaczej. Wtedy jak pan Tomasz stanął obok, zauważyliście Państwo być może jeden taki techniczny, niewybaczalny gadżet, który nie powinien się zdarzyć. Ten plecak, który tu stoi, który jeździ ze mną zawsze, brudny, wytarty, dostałem podobno na Mikołaja, dzieci mi powiedziały, tata cicho, plecak przyszedł. Podobno w domu na mnie czeka, to pięknie, ale to wtedy, kiedy szliśmy przez Pałac Gdańskich, ja go miałem na plecach. A sztuka mówi, że tak nie powinno być. Tego nie wiedziałem dopiero w chwili, kiedy pojawił się wątek montażu. Ale pan Jan mówi, gra, spoko, wybrniemy z tego. Ilość zdjęć,
dopasowanych do tych scen filmowych. Te ponad 40 minut z setek rekonstrukcji historycznych to jest ukłon w stronę doktora Grzegorza Gajewskiego. Zapytał pan, gdzie to się wszystko narodziło? W jednej szkole. To był rok 1978. Taki mały szczypior, który teraz jest bez włosów i siedzi przed państwem, wysiadł na przystanku samochodowym, autobusowym, Sano Gwiazdo. Następnie zszedł 300 metrów idąc w stronę Potoczku, które tylko moje pokolenie jeszcze pamięta, że ci, którzy chodzili do Sanowskiego pierwszego liceum imienia Komisji Edukacji Narodowej, nazywali ten potoczek Missouri. Słowem, dziś młode pokolenie, czyli dzieci moich wychowanków chodzące do szkoły, nie wiedzą, co to jest Missouri. Natomiast każdy, kto jest starszy z absolwentów tej szkoły, przyjeżdża i zaczyna od tego. Najpierw musimy przejść przez Missouri, a dopiero potem będzie szkoła. I wszedłem po schodach. Najpierw stanął obok mnie z walisty Hagrid, potężna sylwetka pana woźnego Józefa Gacka, któremu się coś tam nie spodobało. Byłem w pierwszej klasie. Zatem co? Gdzie? To każdy się o coś czepia. Wchodzę do szatni i dostałem mocno drzwiami. To tak mocno drzwiami. Akurat wypadały chłopaki z czwartej klasy. Spojrzały na takie stworzenie, które było 3-4 lata młodsze. Takie słowa poleciały. No co, Szczylu, no co? Gdzie? Szlachta biegnie, odsuń się. Żeby was pogięło. Kurczę, tyle lat to zostało w głowie. Kto powiedział te słowa? Grzegorz Gajewski. On w tym roku szedł do matury. On w tym roku zdał. A potem, owszem, widywaliśmy się w szkole na korytarzach przez rok w sytuacjach takich, no, zupełnie niezobowiązujących. 10 lat później. Spojrzenie dwóch facetów siedzących naprzeciw siebie w Krakowie na Krzemionkach z zapytaniem, ja cię skądś znam. Tak. Ja ciebie też. I tak powoli, i nagle przychodzi pani sekretarz, która przychodzi z herbatą, dwóch obcych ludzi wali do siebie na ty. Mało tego. Potem Żółwik, potem Jezu, chłopie, tyle lat. No, ja ci opowiem, kurczę, wtedy. No, on oczywiście nie pamiętał tamtej sytuacji. Niby dlaczego czwartoklasista miał pamiętać takie coś. Ale krótka seria wspomnień i od tej pory ironia losu. Ja mieszkam w Beskidzie Wyspowym. 6 kilometrów od Wieliczki. Tok rozumowania. Kiedy pytałem telefonicznie włodarza państwa miasta, siedzącego na tej sali, czy użyczy wsparcia finansowego na zorganizowanie tego filmu, odpowiedź była naturalnie, że tak. Panie burmistrzu, wczoraj dostałem list polecony od włodarzy miasta Wieliczka. Prosiłem o to, żeby ustosunkowali się do pomysłu pod tytułem 21. Dywizja Piechoty Górskiej. Zacytuję. Zarząd powiatu Wieliczka nie widzi potrzeby i nie przychyla się do pana prośby. Widzi pan subtelną różnicę w toku rozumowania Małopolan? I to są takie kulisy, jak to się rodziło, jak powstawało. W ramach rzeczy takich poza kulisami zupełnie. Pan Jan jadąc na zdjęcia był mocno przeziębiony. Mocno przeziębiony. Jak wyjeżdżaliśmy z Lubaczowa, to pierwsza rzecz, gdzie jest apteka? Ten wieczór, miasto częściowo wygaszone, znaleźliśmy aptekę. Kobieta tak patrzy na nas. Rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła. Kupowaliśmy takie zjawisko jak traflu. Wiem, ile kosztuje traflu w Wieliczce, czasem używam. Ale nie byłem, byłem w szoku, że takie coś może kosztować o 1/3 mniej w Lubaczowie. Więc pani patrzy na nas tak dziwnie, a my, ale że co? Tyle? No tak. Ale wy stąd nie jesteście. Nie. No nigdy panów nie widziałem. My pani też. Suma summarum, wzięliśmy to coś i tak wyjście na zewnątrz. Kurczę, tu jest inaczej. To jest zupełnie inaczej. To, ile zmarzłem na rynku w Lubaczowie w czasie inscenizacji w roku 1918, to już moje. To, ile obaj Gajewscy jako ojciec i syn zrobili po to, żeby nakręcić wszystkie ujęcia, to się tak gdzieś zbiera. Ale musi być jakiś motyw, taki
podstawowe, no to jest. W gronie studentów, którzy trafiają pod moje ręce, duża część młodzieży przyjeżdża z tej części Podkarpacia. I zawsze pierwsze zajęcia są na zasadzie: dobra, skąd pan jest? Mieszkam tu i tu, no i jest takie pachole, Chotylub. O, pięknie, Chotylub, spoko. I chłopczysko dodaje tak bezczelnie: i tak pan nie wie, gdzie to jest. Myślę, o ty drani. Wow. Zamykam oczy, mówię, pojedzie pan tu, skręci tam, skręci tam. Następnie tu, ale nie pan jest przy głosie. A teraz moja rola. Jaka dywizja szła przez Chotylub we wrześniu tamtego roku? Jaka dywizja? A, pięknie, pięknie. I to jest to. Pokolenie od 40 roku wzwyż. Czapka z głowy. Pochylić się warto. Pokolenie, które wie, chce, szanuje to, co było w przeszłości. 30-latkowie, już jest gorzej. 20-latkowie, nie pytajcie państwo, nie pytajcie, bo straszne rzeczy z ust wypłyną. Po prostu straszne. Jeżeli dziś na zajęciach pytam o skomentowanie wydarzeń z tego tygodnia w skali pogranicza wschodniego na 50 osób, o eksplozji rzeczonego pocisku rakietowego pod Hrubieszowem wiedziało 8. 42 zupełnie jest w innym świecie. Wiecie państwo, gdzie ten świat jest? Tu. 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 A potem, kiedy przyciska się do ściany, do muru i mówi: proszę pana, albo, albo. Wie pan to? Gramy dalej. Nie, to będzie bolało. Ale przecież mnie, ja nigdy wcześniej... No i nagle grzebanie w internecie. Nie ma, nie ma. No brawo. Do września bieżącego roku historii 6 Dywizji Piechoty nikt nie opowiadał. Jeżeli ktoś przejechał historię, tak jak my, w ramach jej szlaku bojowego, czapka z głowy. Ale żeby natrafić na zrozumienie włodarzy, proszę państwa, ja państwa nie kadzę. To nie z tych rzeczy, uchowaj Boże. Ale nie wiem, co biorą pan burmistrz Narola i władze powiatu lubaczowskiego, ale proszę nie przestawać, bo to jest bardzo coś właściwego. Bo kiedy pytałem o to, czy będzie poparcie dla tego filmu od Pszczyny do Radłowa, nawet odpowiedzi na maile nie przychodziły. O listach już nie wspomnę. Nie, bo nie. Pod Pszczyną, Ćwiklice, pani ze szkoły wybiega mi: co wy tu robicie? Jaka kamera? Czy pani dyrektor wie, że tu kręcicie? Pani dyrektor nie musi wiedzieć, jesteśmy w wolnej przestrzeni. Ona nie jest przez nic zagrożona. Aha, no tak, tak. A o czym to jest ten film? Mówię o 6 Dywizji Piechoty. O tych żołnierzach z września 1939 roku. Patrzy tak pani na nas i że tu była bitwa, tak? Mogę spytać, od kiedy pani tu mieszka? Od urodzenia. Dziękuję. I to jest stan świadomości. Koszmarny czasem stan świadomości. Pojawia się 3-4 ludzi, którzy stwierdzają: zróbmy to. Może się uda, może nie. Jeżeli będzie odbiór pozytywny, to cieszmy się. Jeżeli będzie hejt, czego się można spodziewać? Rzeczpospolita 2022 stoi tylko i wyłącznie hejtem. Ale jeżeli się uda, i potem to błoto w ekracie, ten sympatyczny listonosz, te spojrzenia rzucane na blachy, które nie są ani na RLU, ani na czymś podobnym, tylko zupełnie skądinąd, przyjazd do domu, dwie doby dochodzenia do siebie, dwie doby przytomności, dwie doby ratowania zdrowia. Zawsze państwo po czymś takim przywozicie jakąś chorobę, zawsze. To nieważne, że jadąc na zdjęcia zabieramy ze sobą odpowiednie rzeczy, żeby tej choroby było jak najmniej. I nie są to rzeczy z apteki. Ale kilo cukru, 4 litry wody i 10 drogodroży powodują, że można wytworzyć takie zjawisko, które bardzo charakterystycznie potratuje zdrowie. Ale dla kogo to jest przeznaczone? No właśnie po to, żeby za 3 lata
Następne dziecko z Koty Lubia nie przyszło na zajęcia i nie powiedziało, że i tak pan nie wie, gdzie to jest. Bo jeszcze będę pracował, jeszcze 5 lat do emerytury. Po to, żeby to młodsze wpadło na pomysł, tata pojedźmy pod ten krzyż z kogutem w sobotę, w niedzielę. Przecież rowerem stąd to jest 15 minut, samochodem to w zasadzie jego pytanie, po co? Po co? Jeżeli stoi tam 20 kilku oficerów Wojska Polskiego i zadają sobie pytanie, co zrobić? Ten cytat pułkownika Kuropieski był bardzo mocno wymierzony w dowódcę 6 Dywizji Piechoty. Czemuż? Generał Mont do dywizjonerów, którzy zdali egzamin we wrześniu, należał. Owszem, ale jego słowa, które padły w lipcu 1939 roku, których na filmie nie ma, były wykładnią tej ostatecznej decyzji. Te słowa brzmiały: moja dywizja, jak przyjdzie co do czego, to pobije 2 niemieckie. Czas pokazał, że ile wytrzymają nogi, buty. Z ponad 16 tysięcy chłopa do państwa w rejonie wysokiego, wielkiego lasu doszło nieco ponad 3 tysiące. Wycieńczonych do zera. Proszę pomyśleć, jak śmierdzi mundur żołnierza, którego ciało jest niemyte przez 20 dni. Stan twarzy, golenie, jakim sposobem? Wycieńczenie, odparzenia. Jak to jest, że 6 Pułk Artylerii Lekkiej przyciągnął wszystkie działa? Wszystkie. W momencie, kiedy sprzęt był zdawany w Cieszanowie, w momencie, kiedy oddawano działa, oczywiście oddawano uszkodzone. Uszkodzić działo to żadna trudność, wystarczy zamek wyciągnąć i jest po wszystkim. Ale te działa jednak trzeba było do końca ciągnąć. Jest taka miejscowość niedaleko od państwa, Pary. Pary. Proszę państwa, półtora dnia walki. Półtora dnia bitwy, półtora dnia brania terenu w zasadzie co każdą 5. 6 Pułk Artylerii Lekkiej, który bił ogniem na wprost ostatnimi pociskami, jakie były. To, że nie przeszli przez Podsosinę, ten obraz na filmie był taki prosty, tam była równa, potężnych rozmiarami łąka. Jeżeli ktoś z panów ma za sobą służbę wojskową, to wie, co to jest ogień skupiony. Jeżeli chodzi o broń maszynową bądź broń artyleryjską. Tam to była rzeź. Po prostu rzeź. Ostatnie rezerwy, te żywe, zostały tak wycieńczone, że wchodząc w lasy nad Tambią, oni nie mieli zdolności bojowej. Pytanie, co zadziałało, że do ostatniego naboju, do ostatniego buta, do ostatniej decyzji. Nie ma oceny niemieckiej walk 6 Dywizji Piechoty z września. Nie ma. Ale powinna być ta ocena tu u państwa w stanie świadomościowym. Na państwa terenie zrobili wszystko, żeby o wiele więcej niż człowiek potrafi, żeby przebić się w stronę Lwowa. Sprzęt przeciwnika wziął zdecydowanie górę. I teraz zróbmy coś, czego historyk nie powinien zrobić, czyli pogdybajmy. A gdyby pod tym kogucim krzyżem zapadła decyzja, że nie będzie kapitulacji. Historycy zajmujący się tąże tematyką, jak mówiący te słowa i siedzący obok mnie, mają świadomość, że panie Tomaszu, a co by było, gdyby po tej 16 rozpoczął się ten skoncentrowany ogień artyleryjski? Rzeź. To państwo docencie. Oni mieli na siebie wydany wyrok. To było w szerokim tego słowa znaczeniu. Zjawisko albo się poddacie, albo was wybijemy do nogi. Ostrzał lasu. Bombardowanie z powietrza, finał, rzeź. To jest to pokolenie, które w 1919 roku rodząc się
było pokoleniem pierwszym niepodległej Rzeczypospolitej. To jest ten rocznik, jako najmłodszy, 1919, który poszedł do służby. Egzaminy zdarza się oblewać, ale jeżeli się je zdaje, to w takim wypadku popatrzmy na to od strony kilometrażowej. Od Pszczyny cała trasa do Lubaczowa, a potem odejmijmy ten kawałek, który musieliśmy się przerzucić pod Sosinę, a następnie powrócić, to jest 584 km. Pieszo. Pieszo. Hełm, plecak, chlebak, buty, mundur. To jest kwestia minimum 25 kg. Nawet jeżeli odrzuci się z tego to, co jest niepotrzebne, to zostanie około 15 kg. Ci, którzy doszli do państwa, ci, którzy zamykali etos swojej jednostki, ci, którzy kapitulowali honorowo, to nie jest wojsko przegrane. W żadnym wypadku. Nie można podać więcej. Nie można było. Ale z tych pułków potem się odrodziły pułki podziemnego Wojska Polskiego jako pułki piechoty Armii Krajowej. Tym 16 Tarnowski. Co na sam koniec? Wspomniałem, że przy krzyżu z kogutem stało kilka samochodów. Tak. Była grupa grzybiarzy. Tak. Wyciągnęliśmy sprzęt, przygotowaliśmy się do pracy. Spoko. I nagle pytanie ze strony starszych wiekiem. Co wy tu robicie? Tak sobie. Pogodę filmujemy. Nie, no piękny dzień, piękny dzień. Nie, ale tak poważnie. No film kręcimy. Taki historyczny. A o czym? O ostatniej bitwie 6. Dywizji. Cisza. A potem ta sympatyczna grupa 4 bądź 5 osób wzięła swoje koszyki, poszła w las. W ten las, który jest w szerokim tego słowa znaczeniu lasem 6. Dywizji. I jeżeli chcielibyście państwo, żeby to ożyło, a to niewiele trzeba, naprawdę niewiele, postawić przy drodze prowadzącej na nowe sioło strzałkę, taką drogową z napisem. Do miejsca ostatniej odprawy 6. Dywizji Piechoty. A potem przy rzeczonym krzyżu z kogutem postawić zwykłą tablicę. Tu miało miejsce to i to. I każdy, kto pójdzie na grzyby, zatrzymując się tam, a miejsce jest cudowne, nie będzie już pytał. Tylko, że to trzeba zrobić dla tych młodszych. Tych, którzy mają teraz 10, 12, 15 lat. 11 listopada, godzina 12. W domu Olejków poruszenie. Prezydent podchodzi pod grób nieznanego żołnierza, mija godzina, flaga idzie w górę. Mój syn, który ma 6 lat, stoi obok. Mój tata, już? Już? Nie, jeszcze nie. I w tym momencie dzwonek do drzwi. Przychodzi Robert, nasz sąsiad, patrzy na nas, co wy robicie? Więc panie, jest 11 listopada, jest 12. No ale co? Bo nie rozumiem. A to pachole, które ma 6 lat, moje zaczyna pierwszą zwrotkę hymnu. Tak patrzy na nas, mówi, wy jesteście jacyś inni? No może tak. Ale jeżeli się takie coś nie wyniesie z domu, szkoła może spróbować. Czasem przegra. Ale ulica tego państwa pacholentom nie da. Dlatego wiedząc, że młode pokolenie wychowywane jest w świecie fotoplastikowym, że jest kino, obraz, że to musi być ruchome, dlatego to był ten ostatni horcrux rzucony. Spróbujmy. Grono ludzi dobrej woli, włodarze, samorządowcy, czapka z głowy. Gdyby nie ich poparcie, znowu zostałyby tylko i wyłącznie pytania sąsiedzkie. Andrzej, po co tam jedziesz? No, żeby się dowiedzieć, co stało się pod narodem. No ale co, jak? Jest tam coś ciekawego? Historyk jadący przez państwa teren jedzie przez obszar, gdzie czyta z tego, co jest za każdym drzewem, wiedząc, ile tych wydarzeń u państwa się rozegrało.
Potrzebna jest chęć, potrzebna jest wiedza. I co tam hejt płynący z Leżajska, Gdańska, Torunia? Co tam hejt? Jeżeli pewnego pięknego dnia nagle zadacie Państwo sobie pytanie, kurczę, co nam się w życiu udało? Zbudować dom? Gra. Posadzić drzewo? Porządku. Mieć syna? Fajnie. A czy coś oprócz tego mógł być lepszy, mógł być inaczej zrobiony? Celowo nie braliśmy drona z prostej przyczyny, żeby nie było tak oklepane. Ale jak będziemy ruszać w pole po to, żeby opowiedzieć wojenną historię generała Józefa Kostrowia w ramach 21. Dywizji Piechoty Górskiej, to wiem, że pukając i do pana drzwi, i do pani drzwi, i do drzwi znajdujących się tuż obok, te drzwi się otworzą. Gorzej będzie z tymi wielkimi drzwiami. Cieszyna, Bielsko-Białej. Tam społeczność lokalna myśli zupełnie innymi kategoriami. Gorzej. Dlatego też od siebie pan Tomasz, widząc moje zaskoczenie, mówił, co? Liczył pan, że przyjdzie 5-7 osób. Tak. Tak, dokładnie. Powiem to tak. Jestem w stanie takiego spełnienia zawodowego, teraz patrząc na tą salę, gdzie Państwo siedzicie, że warto było. To miało sens. A jeżeli jest sens, co powiedział Frodo Baggins w momencie, kiedy wychodził ze swojego domu? To jest fantastyczne przesłanie na sam koniec. Wiele razy to cytuję. Proszę Państwa, najpierw trzeba zrobić pierwszy krok. Za próg, a potem to już strzec się, bo nie wiadomo, dokąd nogi poniosą. A jeżeli przyniosły tu, ja rodem z Podkarpacia, z bramy w Bieszczady prowadzącej, odpowiem, że gościnność pod Sanokiem jest porównywalna z gościnnością, na jaką można natrafić u Państwa. Ale u Państwa jest, mówiąc językiem młodego pokolenia, level higher, czyli jeden wyżej. Dlaczego tak jest? Może to kwestia tej odległości, może to kwestia tej bliskości do granicy, może to kwestia tego, że czy się to Państwu podoba, czy nie, jesteście 10., 15. pokoleniem tych, którzy mieszkali na Kresach dosłownie, a nie w przenośni. Ale to poczuje obcy, przyjeżdżając tu nie pierwszy raz. Za trzecim, czwartym, a dziś to jest piąta wyprawa, wręcz użyłbym określenia, że już się nie zgubię. Ale tamtego pomnika sam, bez Darka Witko, nadal nie znajdę. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Jeżeli chcecie Państwo coś zapytać, właśnie, to jest ten dobry moment na zadawanie pytań, także prosimy bardzo, czy ktoś chciałby... Pytanie, co się stało dalsze losy generała Monda? Ponoć był przewodnikiem w Krakowie. Kilka słów na ten temat. Drogi panie, obóz jeniecki, paskudny okres do roku 1945 i potem proste rozliczenie. 1 listopada każdego roku. W momencie, kiedy jesteśmy tuż przed 1 listopada w domu, jedziemy na cmentarz rakowicki. Tam jest kwatera lotnicza, tam leży generał Mont obok. W chwili, kiedy pojechaliśmy tam w tym roku, po to, żeby zapalić znicz, co zauważyłem, że oprócz harcerzy nie było nikogo. I harcerzy tylko dlatego, że no bo drużynowy tak postanowił. Bardzo nieszczęśliwe życie. Bardzo nieszczęśliwe. Generał Brygady Wojska Polskiego. Kwestia pracy. Czy odnajdzie się jako urzędnik biura podróży? Czy odnajdzie się w Krakowie, gdzie od roku 1947-1948 mamy tylko i wyłącznie czerwoną władzę? Czy tamtej Rzeczpospolitej, rodzącej się ludowej, jest potrzebny człowiek, który dowodził 6. Dywizją, który bił się za Polskę we wrześniu,
który dał od strony służby temu krajowi wszystko, co miał najlepsze. No i to jest to strasznie przykre. Przewodnik, biuro turystyczne, w finale tego wszystkiego kibic. Kibic i jeszcze raz kibic. Pomyślcie Państwo, jeżdżę do sklepu na zakupy do Grajowa. Grajów to jest Krakowia. Raz w życiu widziałem sytuację, która chyba u Państwa takiego wymiaru by nie nabrała. Kiedy przyjechał samochód i wysiadło z niego trójka chłopaków, każdy z koszulką Wisły na piersi. To, co się działo pod sklepem potem. Nieprawdopodobne, jak spod ziemi pojawiła się grupa 10, 15 osób, a wy tu czego? No jak to co? My na zakupy przyjechaliśmy. Kraków jest bardzo podzielony pod względem sportowym. Krakowia z Wisłą z tą samą rzeką nie płynął. On musiał wybrał swój klub, ale te ostatnie chwile jego życia smutne. Takie słowiańskie, smutne. Panie profesorze, Bogusław Olszański może u pana się uczyć. Sklepiamy pan. Jak przedstawić się? Mam dla pana dwie dobre wiadomości. Zacznijmy od drugiej. No to zacznę od pierwszej, bo najważniejsza. Mówi pan o 21. Brygadzie Dywizji Górskiej. Generał Józefa Kostrowi. Pierzaste wojsko. Tak. My wyszliśmy prawie naprzeciw panu. Znamy 14 nazwisk, imion, szarży dla pola wojskowej, którzy zginęli pod Dachnowem, torami niemstowymi czy Niemami. Dokumenty te znaleźliśmy w Polskim Czerwonym Krzyżu, w zarządzie głównym. Pochowanych w Czeszanowie 18 żołnierzy, w tym 4 nieznanych. Odsłoniliśmy 9 my, stowarzyszenie, to bardzo źle brzmi, my, Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami, towarzystwo takie, które działa od 3 lat, staraniem członków tego stowarzyszenia udało nam się w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, ale takim biurem poszukiwań, ufundować tablicę, która została odsłonięta 9 października na cmentarzu w Czeszanowie. Także jak będzie pan kręcił film, to już mały epizodzik pan ma gotowy. Druga wiadomość, rozmawiałem dzisiaj z panem nadleśniczym z Lubaczowa i leśniczym z Wielkiego Lasu. I mieli tutaj być. Sądzę, że po dzisiejszym spotkaniu naleśnictwo na pewno w jaki sposób upamiętni te dwa miejsca, które pan mówi, szczególnie ten krzyż pod Kogutem, bo Lasy to bogata firma. Ale oprócz tego Lasy mają jeszcze to coś. Mają to coś, tak. To jest taki duch, takie przesłanie w stylu, że ja do tej pory nie natrafiłem na leśnika, który powiedział, idź pan. Nie. Szczególnie wtedy, kiedy nad Tanwią od strony Suścia ktoś fantastyczne zdanie napisał, bo Lasy zawsze szumiały po polsku. I to jest kapitalna przenośnia. A jeżeli tak zaszumią tu, masz? Tak jest. Uważam, że do roku czasu te tablice powstaną. O czym to mówiliśmy? O sensie. O sensie. Dziękuję. Co należy w finale zrobić? Podnieść się, zamknąć, zgasić światło, złapać biedronkę, żabkę albo coś innego
wstąpić, wziąć czerwone wino, bo ono jest zdecydowanie, będzie tym najlepszym prowadzącym na sam wieczór, zadzwonić do domu i powiedzieć, było fajnie. I być może, że przyjdzie sąsiad, znowu zapyta, a czy gdzie jedziesz? No, mamy kolejny pomysł. Ty, opowiedz, jak to się robi. Proste. Siadasz, przychodzi ci nagle taki pomysł, jeździsz wcześniej 10-15 lat, a potem wow. Ta przesympatyczna grafika cerkwi w wielkich oczach, którą od pana dostałem, została mi z domu zabrana. Czemuż? Niech pan sobie wyobrazi, że przyjechała sympatyczna ekipa z Wielkopolski, znajomi, którzy mówią, Andrzej, powiedz, gdzie mam pojechać? Przyjechali, posiedzieli 4 dni, mamy jeszcze 5 dni. I proste pytanie, no patrzą na mapę. Pieniny, Beskid, te rzeczy, aha. A tak pytam, byliście na południowym Roztoczu? Nie, dobrze, tam nic nie ma. Po czym od słowa do słowa, następnego dnia, państwo X wsiedli do własnego samochodu, przez 4 dni bujali się po całej okolicy, wrócili do nas, chłopie, jakbyś mi nie powiedział, że tam tak jest, w życiu bym nie trafił. No. I to jest takie szeroko pojęte, miłe zjawisko, kiedy przychodzi dodatkowy stan spełnienia. To, co powiedziałem na rynku w Cieszanowie. U państwa się żyje kompletnie innym rytmem życia. Nie chodzi o zamożność, nie. Chodzi o to, jak to życie tu płynie. Kiedy się kończy zdjęcia, zamyka, wyjeżdża, spacer w Gorbaczowie o 19:00. Jest pusto. Nikogo. Co jest? Fajnie. Jest czego pod tym względem zazdrościć. Kiedy się ma dość wyścigu wielkich miast. Szósta była z wielkiego miasta. Zapytajcie państwo, czy jak samorząd krakowski podjął rękawice? Wysłałem pisma wszędzie, gdzie to było możliwe. Przyszła odpowiedź od pana prezydenta, że powinienem skierować swoje kroki w stronę Małopolskiego Funduszu Filmowego. Jeżeli ktoś z państwa chciałby te swoje kroki tam skierować, jest również podobny na Podkarpaciu. Dostajcie państwo taką stertę formularzy do wypełnienia, że na samym początku pomysł zostanie zabity. Dlatego, panie burmistrzu, patrząc w stronę Narola, panie burmistrzu, patrząc w stronę Lubaczowa, panie starosto, tak trzymać. Po prostu tak trzymać. I nie dlatego, że mały jest piękny. Nie. Dlatego, że państwo jesteście stąd. To się działo u państwa. I nie godzi się, żeby małe, młode pachole, takie jak siedzące obok pani, pewnego dnia powiedział, mamo, chodźmy tam, ale po co? No pod ten krzyż, no tam, gdzie jest ten kogut, ale po co? No bo tam sumienie ich się otwierało. Albo rzeź, albo niewola. To wybrali to drugie. A te wszystkie cmentarze, znajdujące się jako cmentarze przywiejskie w okolicach Cieszanowa na terenie powiatu lubaczowskiego, to fajne jest, kiedy nagle słyszymy, ci z telewizji przyjechali, ci grabarze, ciekawe, o czym teraz będą mówić. Takie słowo usłyszeliśmy niedaleko Suśca. Wjechaliśmy na cmentarz, gdzie pierwsza rzecz, zostaliśmy osaczeni przez sympatycznie wyglądającego urzędnika administracji cmentarnej. A pan radny co? Dosłownie, jak się tak z dziobem skacze na początku, to niedobrze. No to mój operator mnie, Andrzej, cicho, spokojnie. Co? No ja pyskaty jestem. No to pyskowałem dokładnie tak samo. Dobra, obcy jesteście, nie? Dziwni ludzie tu się kręcą. Mówię, no oczywiście, tak jest, same złe zamiary mamy. Po coście przyjechali? Mnie tam w końcu cmentarza, tam po drugiej stronie jest kwatera wojskowa.
Tak, ta duża. Nie, chodzi o tą małą. Tam, gdzie leży porucznik 5. Błogostrzeców Podhalańskich. Na moim cmentarzu? Tak, pokażę panu. Przyszedł, panie. Szok. A jego syn, w jego około 30 lat, ojciec, chodź stąd. Chodź stąd. Chodź stąd. Fantastycznie. Wtedy się czuje sens tej roboty. Kiedy przyjeżdża obcy i pokazuje, pamiętajcie państwo o tym, bo trzeba. Nie warto, tylko trzeba. Bo kiedyś zabraknie przedziału mojego, 59, państwa, 70 z kawałkiem, a przyjdzie przedział, który dziś ma 10, 12 i starzyć się nie myli. Rzeczypospolite będą takie, jak będzie się chowało tych najmłodszych. Dokładnie, tych najmłodszych. Brany są gadulskie. Przepraszam. Nie chciałem. Proszę bardzo, może ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jest okazja, żeby zapytać o coś pana profesora. Może pan burmistrz chciałby też. A wiecie państwo, jaki fakt refleksjami? Taki natury technicznej. Gonimy, ścigamy się z czasem. Dojeżdżamy do Krzeszowa nad Sanem. Dywizja przechodziła późnym wieczorem przez San pod Krzeszowem. Zauważyliście państwo, jakie było naświetlenie kamery? Kręciliśmy w momencie, kiedy kończyła się tak zwana ekspozycja. 3 minuty po wypowiedzeniu ostatnich słów operator mówi: koniec! 300 kilometrów gonić po to, żeby znaleźć się we właściwym miejscu o czasie takim, żeby to mówiło. I za co przepraszam? Za plecak. Nie powinienem go wtedy mieć w parku. To niezawodowe. Ale go lubię. Jeśli może, można, panie profesorze, powiem, że z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy. A nie mówię tego przypadkowo, ponieważ to nasza współpraca już trwa dłużej. Pierwsze nasze spotkanie, które wywarło na mnie ogromny wpływ, to rekonstrukcja bitwy pod Achnowem, gdzie robiliśmy to też bardzo wizualnie, do tego, jak padło hasło, że będzie robiony film. To tak po młodzieżowemu to jest coś, co mnie kręci, bo rzeczywiście stajemy się społeczeństwem obrazkowym i przekazywanie to w takiej formie tej historii jest chyba najbardziej takie właściwe, bo żeby ona przechodziła dalej w postaci grubych książek, to raczej nie będzie zbyt popularne, a film się ogląda i się ogląda z takim ogromnym zaciekawieniem, tym bardziej, że jest bardzo dużo tych obrazów, które tak jak w naszym przypadku to jest coś, co widzimy, co tego koguta doskonale znamy, nawet powiem swoją historię spod koguta, że kiedyś dawno temu, jak byłem pochowęciem, a jesteśmy z jednego wieku, to chodziliśmy na choinki do Wielkiego Lasu i wtedy się zgubiłem, właśnie znalazłem się pod kogutem, więc znam to tak jak prawie jak ten żołnierz, tylko zupełnie inne wydanie, bo też byłem tam na piechotę i szukałem drogi do domu. Natomiast już tak na serio, to rzeczywiście w ten sposób pisana historia, tak jak powiedziałem, ma doskonały przekaz dla ludzi młodych i to jest coś, co tak jak pan mówił o tym, że dzisiaj młodzież nie wie ile rzeczy, nie interesuje ich to, myślą, że internet ułoży ich życie na przyszłość, a news każdego dnia to jest coś, co będzie przesłaniem na tego, co będą robić dalej. Natomiast historia jest naprawdę nauką życia i wyciąganie wniosków z tej historii to jest coś, co naród jako całą tą populację albo prowadzi do przodu, albo cofa się do tyłu. Ja z przerażeniem oglądam niektóre sytuacje, że powtarzamy dokładnie te same błędy. Myślimy, że będzie teraz inaczej, a później dziwimy się, dlaczego nas to znów spotkało. I mówiąc nawet o tej najnowszej historii, która się teraz wydarzyła, no mam w głowie coś, co nie ukrywam, że muszę to powiedzieć dzisiaj, bo mnie to strasznie boli. Kiedy wydarzył ten pocisk, to było pytanie teraz do rządzących. Dlaczego Polacy dowiedzieli się o tym, że rakieta uderzyła w teren Polski od Amerykanów? Jakim my jesteśmy narodem, że my nie potrafimy bronić swoich racji
sposób wyważony. Musieliśmy czekać na to, żeby Biden się obudził i żeby powiedział, że nie rosyjska rakieta uderzyła na teren Polski. Przecież rozumiemy, że jest wojna. Dla nas tutaj, na naszych terenach, nie jest żadną nowością, że latają rakiety od 2014 roku. Naocznie widzimy, co się dzieje na poligonie w Jaworowie, czy działo w tamtym czasie, i też nie było nam to obojętne, bo nawet z poligonu rakieta może uciec. Natomiast my czekaliśmy jako taki trochę petent na to, żeby ktoś u góry za nas zdecydował. Potem dostaliśmy narodem, który stał z kolan, bo ja myślę, że raczej leżeliśmy teraz, a nie staliśmy. I po drugie powiem, że narracja Ukrainy prezydenta Zełenskiego przypomina mi drugą narrację, którą absolutnie nie przyjmuję. Bo oczywiście było, że winni są Rosjanie i wszystko jest prowokacją Rosjan. Znam taką narrację na Ukrainie, którą od moich rówieśników słyszałem, że wojny nie było, bo wszystko było prowokacją NKWD. Więc historia się powtarza na naszych oczach znowu. I z takich sytuacji powinniśmy wyciągać wnioski naprawdę daleko idące. I jeżeli Pan mówi o tym, że nie mamy tego właśnie patriotyzmu takiego powszechnego, w sensie nawet tego 11 listopada, no to patrząc na wielki naród amerykański, od nich powinniśmy się uczyć tego patriotyzmu, bo oni przysięgają na flagę i traktują ją bardzo poważnie. I to znowu jest wyzwanie dla naszych młodych obywateli, żeby też do tego odpowiednio podejść, bo patrząc na tych żołnierzy, a to chyba trochę Pana sprowokowałem, to mówiąc, że znowu mamy miejsce klęski, a nie zwycięstwo, więc zaraz, że tak powiem, padło to sformułowanie, no Słowianie na rzekę, ale rzeczywiście za wiele tych miejsc radosnych nie mamy. Mamy w przyszłym roku rocznicę powstania styczniowego. Bitwa była zwycięska, tylko że powstanie było niestety przegrane, ale bitwa wygraliśmy i to wygraliśmy w ładnym stylu. I Cieszanów też tutaj ma swój fragment historii właśnie z roku 1863. I dlatego myślę, że to, co powiedziałem na samym początku, że ta kontynuacja tej historii, którą Pan pięknie sprzedaje, mówię trochę tak biznesowo, ale chodzi o to, że żeby się nią ktoś zainteresował, to w jaki sposób trzeba to sprzedać dla jego duszy i ciała. Więc ta promocja właśnie tej historii w ten sposób, która jest mi bardzo odpowiada, zresztą kolejne wydarzenie, gdzie z Pana inicjatywy odnowiliśmy pomnik na Czereśniach, gdzie rzeczywiście stało się to nawet wydarzeniem międzynarodowym, to też ogromny wkład i ogromne podziękowanie za to, co Pan robi dla nas. I ta kontynuacja właśnie tego, żeby kolejne tego typu przedsięwzięcia, które zechciałby Pan u nas zrobić, to drzwi do nas zawsze są szeroko otwarte. Kieszenie też, tak by nie miał. My z Krakusami mamy różne porachunki, ale jeżeli chodzi o tą formułę, to na pewno nie chcemy ich naśladować. Bo uważam, że to, co teraz zrobimy, to zostanie. I jeżeli ta młodzież, chodząc właśnie po naszym terenie, czyta te tablice, ogląda te filmy, kojarzą je z czymś, to jest chyba najcenniejsze, co możemy zrobić. Tak jak odbudowujemy zabytki, tak jak mamy właśnie tą historię też materialną, tak i tutaj jest to bardzo, bardzo ważne. A Cieszanów to jest miasto o też szacunku ogromnym dla historii, dlatego też w ogóle nie dziwi mnie taka liczna grupa, bo rzeczywiście staje się to już taką wspaniałą tradycją. I co jest najlepsze, że właśnie mamy kontynuatorów, którzy to doskonale robią. I tutaj chcę powiedzieć, że w tym tygodniu z Panem Tomaszem jedziemy na bardzo fajną uroczystość, której jestem, że tak powiem, w przyszłym tygodniu, która jest dowodem na to, że Cieszanów nie jest miastem, w którym czas się zatrzymał i nikt o tym nie wspomina, ale tworzymy tą nową historię. I nie wiem, jak już teraz Pana nazwać, czy już zasłużonym dla Cieszanowa, czy jeszcze droga długa, ale cieszę się, że ten film powstał, że Pan już jest w naszym kierunku. Ale nie,
nie wiem co powiedzieć, ale to... No to powiem Państwu dlaczego. Dlaczego właśnie na sam koniec. Ma 2 metry wzrostu. Kiedy zapukał do pokoju z napisem 405 i wlazł tam jako chłopak wchodzący do akademika o nazwie Laura, popatrzył na nas. No co się tym gapicie? No co? Leśnikiem jestem. Nazywa się Janusz Józef Broczka. Jest rodem z Futonów. Mieszkaliśmy w pokoju w Laurze, w Rzeszowie WSP przez 5 lat. Straszne rzeczy tam się działy. Nieprawdopodobne, jakby ściany mogły mówić, że hej. Tak, tak. I to właśnie w chwili, kiedy wspomniał Pan o rekonstrukcji pod Dachnowem, ostatnie 3 minuty przed bitwą. Już jest wszystko przygotowane, stan napięcia rośnie. Patrzę, nadciąga duża grupa widzów. I nad tą grupą widzów idzie taka wieża. Kurczę, Mroczka, niebywałe. Patrzy na mnie, patrzy z takim uśmiechem, ty, ja pamiętam, to jesteś u mnie. No, naturalnie, jestem u ciebie. Macie Państwo genialnego akustyka. Wtedy, w czasie bitwy w Dachnowie, to, co zrobił ten człowiek w ramach zabawy tymi suwakami, lewa, prawa, góra, dół, to jest po prostu mistrzostwo. Jest, nie wiem, czy jeszcze zajmuje się tym, że Państwa, ale 80% sukcesu tamtej batalii to było to, co swoją wiedzą zrobił chłopak, który siedział przy nagłośnieniu. Zapytałem go, gdzie pan się tego uczył? Powiedział, na rok festiwalu. Coś w tym jest. Wow. Jest wiele innych rzeczy, które trzeba robić. Czas ma to do siebie, że na pewno jako tempus ulit ucieka. I teraz zadajmy sobie pytanie. Państwo teraz pójdziecie do domów. Ja wsiądę i pojadę na uczelnię, bo jutro mam zajęcia o godzinie 8 rano, mam grupę zaoczną. Ciekaw jestem, z 35 osób ile przyjdzie. Po czym? Doświadczenie sprzed 2 tygodni. Patrzę, mówię, to jakieś jajo. Mówię, no co jest, kurczę, 9 osób, 1/4. Gdzie jest reszta? A pani, która jest pracownikiem Straży Granicznej, wali do mnie. No co, na służbie? Mówię, to proszę panią, to zróbmy tak. Ja państwu podziękuję, dzisiaj tych zajęć nie będzie i ogólnie rzecz biorąc, idźcie tam, gdzie oczy poniosą, mówiąc prostym językiem, w cholerę. Ja państwu nie jestem potrzebny, ale na takim poziomie pracować nie będziemy. Cisza. Głupio wyszło. Ma pani rację. Głupio. Zacznijmy jeszcze raz. Niech się pan nie wkurza. No ludzie tu, tam, gdzieś tego. Po czym dowiaduje się, że mam w grupie 2 policjantów z Lubaczowa, którzy, o tu pytam, panowie, drogówka? Nie, operacyjna. A, dobra. To było akurat świeżo po przygodzie na wysokości Chodzieży, niedaleko Poznania, gdzie przesympatycznie wyglądający urzędnik administracji państwowej w takim świecącym ubranku wyskoczył na ulicę, a następnie obdzielił mnie szeroko pojętym darem Danajów i zadawałem sobie pytanie, jak ja mam w domu to wytłumaczyć? Do czego zmierzam? 2 lata temu, i tak, jechałem szybko, za Oleszycami, za zakrętem, tam za stacją benzynową. Wjechałem tak jak po prostu śliwka w kompot. Buch, akurat pięknie, to po wszystkim. Gdzie się pan tak śpieszy? No mówię, że daleko do domu, że choroba, wracamy ze zdjęć, a siedzący obok mnie kierowca mówi, zamknij się, nic nie mów. Mówię, no ale co Darek, co? No kurde, zrobiliśmy coś złego, no co, no szybkość. Tak patrzę na nas, jedźcie, byle wolniej. Dzięki. A w Wielkopolsce takie coś kosztuje 900 zł. I to kolejny dowód, że tu jest inaczej. Nieważne, jak Państwa nazywają i co wiąże się z pewną zupą, która jest taka bardzo charakterystyczna, ale istotne jest, że kto nie zna tego regionu, a tu się wybiera, niech się go najpierw nauczy, żeby jakiegoś chłopa nie popełnić. Natomiast co jest niebywałego na sam koniec? Pan Tomasz w swoich zbiorach ma nieśmiertelnik, żołnierza, gdzie jest zaznaczony Cieszyn.
Niech pan nie pyta, kiedy się narodził pomysł, że będziemy kręcić materiał 21 dywizji. Wtedy jak zobaczyłem ten nieśmiertelnik w pana ręku, kiedy on powiedział, w lesie znalazłem. Tak po prostu. W lesie. Zatem, skoro kończy się jesień, drodzy państwo, bynajmniej nie na grzyby. Nie na grzyby. Historię można inaczej przekazywać. Z grzybami gdzieś pod nosem. Ale najważne i najważniejsze jest to, żeby jadąc na zdjęcia mieć odpowiednie antidotum na złą pogodę. I takie antidotum nie pochodzi z apteki. Nie. Dobrej nocy. Państwu ja bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję panu profesorowi, że zgodził się być z nami na premierze filmu dokumentalnego. Jeszcze jedno ogłoszenie. Otóż za tydzień, również w piątek, 25 listopada o godzinie 18:00 zapraszam państwa serdecznie na wieczór wspomnieniowy poświęcony osobie pana magistra Stanisława Franciszka Gajewskiego, naszego wybitnego historyka, regionalisty. To spotkanie, ten wieczór wspomnieniowy odbędzie się o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszynie. Także serdecznie zapraszam. Niedługo pojawią się informacje oficjalne na ten temat. I oczywiście warto też przy okazji skorzystać dzisiaj z poczęstunku, który tym razem jest umieszczony w przedsionku przed tą salą widowiskowo, także jest ciasto, które trzeba zjeść, bo inaczej ktoś tam stoi przy wejściu i nie wypuszcza. Wiecie państwo, na sam koniec ze śmiechem, co mówiono, jak Wojsko Polskie, jak inne formacje mówiły, co śpiewały, jak wytykały jednostkom podhalańskim, były to tylko dwie dywizje, co o nich żołnierz mówił? Bo Podhalany to wojsko głupie, noszą na głowach to, co kogut ma. No właśnie. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie i zapraszam na poczęstunek. I będą jeszcze możliwości, żeby porozmawiać o kuluarach.